Hej, cześć, witajcie, witam was serdecznie, jestem Dominik Fatality, witam was w kolejnym odcinku WWE 2K16, to już ósmy odcinek przed nami, lecę z tymi odcinkami, no ale niestety musimy dostać się do naszego pasa, a z tego względu, że lubię strasznie grę tego typu, czyli wrestling, dlatego odcinki będą pojawiać się bardzo często, bo co włączam grę, to od razu chce mi się nagrywać i właśnie chyba o to chodzi, żebym czuł po prostu taką chęć do nagrywania, żeby mi nic nie zniechęciło. No i mam walkę kolejną z Sami Zayn na WWE Superstars, moja kariera. Jedziemy. Ding, ding, ding. Dobra. Jedziemy teraz. Samim. Powerbomb. Boom. Dobra. Mamy walkę na pay-per-view, więc w tym odcinku będzie walka na pay-per-view. Teraz po tym. Po tej walce będziemy mieli następną walkę. Ale dropkick. Trafione prosto. Ale kontra. Siup. Okej, okay. Boom, butem. Dawaj, Cold Breaker? Nie, co innego. Coś na głowę. Dobra, akces narożnika. Sami Zayn jest number one contender do pasa NXT, więc on będzie na tym kolejnej gali tej NXT Arrival. Będzie mierzył się z Finnem Balorem o pas. Szybki ruch. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będziemy mieli nowego mistrza NXT, samego, czy może jednak Finn? Wow. Kurde, ale ładnie nas przekręcił. No, no, wstawaj, 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 wstawaj. Ej, too late, too late. Backbreaker. Prosto na kolano nabite. Nie, 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 ładnie, nie, ładnie. Boom. Boom, dropkick. Dawaj go, dawaj, może teraz troszeczkę jakiś akcji za ringiem zróbmy. No, ja chciałem go wyrzucić. Kontra. Spinning. A jednak nie. Fuck. Dobra. Boom! Dropkick tam. Bity w te liny. Niemiłosiernie. Ups. Dobra. Ajajajajaj, uła! Ładna akcja ze strony samego. Fajnie przeskoczył tam. No, on to chyba skontrował. O, teraz oczywiście trzyma nas na ziemi. Chwilę oddechu. No ale nie ma. Nie ma chwili oddechu, kochany. Tu trzeba się bić. Spinning. Ładnie. Ładnie wyszło. Akcja na nogę, to już niebezpieczna, kurde. Można tak naciągać mięśnie, że to jest masakra. Kontuzja na nie wiadomo ile. Sędzia każe nam schodzić, ale my... Z tej drugiej liny trochę nieczysto upadliśmy na niego. No ale trudno. Jeszcze jeden powerbomb ze strony mojej. Pięknie. Wbity w ziemię, chwila odpoczynku. No i możemy się brać za naszego pierwszego signatura. To może Sami by się podniósł troszeczkę. Ułatwiłbyś nam to zadanie, panie Sami Zayn. Także podnosimy dupeczkę. Tak jest, tak jest, tak jest. Jeszcze do pionu. Postawiamy się do pionu. Ładnie. I BOOM! Trzecia gwiazdka. Wbity. Corner. Finisher. Signature. 3,5 gwiazdki będą. Postaramy się o więcej. Ale wydaje mi się, że nawet jakbyśmy mieli 5-star mecha, to i tak by nam to nie dało... awansu na number one contender i tak sprzed nosa zabrać samemu Zayanowi walkę o pas. W sumie mamy walkę z Tylerem, więc to też by było trochę głupio. Tu walka z Tylerem, rywalizacja, tu jest number one contender i nie mam title shota, więc tak trochę niefajnie by to było. Było przerzut. Szybko nam się te kontry ładują, podoba mi się to. Aj. Się będziemy kontrować teraz. No, popatrz. Ha, kontrujemy się tu. Boom. No. Nasz błąd. Mój błąd. Nie popatrzyłem na staminę. Aj, daliśmy się złapać. Nie popatrzyłem na staminę. I to zmęczenie. Padłem. Pin. Wow,
Teraz było blisko. O, but. Jeszcze kopy. Kolanami na ryj, tak zwane. Dobra. Mamy signatura. Nie skontrował. Boom. Pin. Podbił. Wow. Nieźle, nieźle. Czyli prosisz się o King of... King. Knee of Strong Style. O, tu poniżające uderzenie. Takie mamy zagrywki, takie healowskie. Wow. Kontra. O, kolano. Pięknie. Czwarta gwiazdka. Tyle styknie. Kobyśmy się nie zacięli. Pin. I Sami Zayn. Odpada. Dobra, wygrana. Trochę takie za bardzo zbliżenie na dupę. Dobra, czterygwiazdkowa walka. Fajnie. Fajnie. Dużo wygrana. Na samego, na Brand Contender. Jesteśmy coraz bliżej pasa. Ale mamy w końcu pay-per-view, kochani. Jednak poszliśmy w górę. Jesteśmy na Brand Contender. O pas. I teraz pytanie. Czy będziemy mieli walkę z Tylerem? Czy może jakiś title shot? Nie wiem. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Normal match, czyli jednak jeszcze nie mamy walki o pas, ale jest już NXT Arrival, czyli jesteśmy już number one contender. Sami spada, że dwa miejsca, jest na trzecim miejscu, Kalisto się wbił. Ale dobra, przechodzimy do walki z Tylerem. Tyler Beast, czy ktoś tu ma walkę title match? Finn Balor i Kalisto, widzicie, Kalisto jest na trzecim miejscu i on ma na drugim miejscu. I on ma walkę o pas, a ja jestem na pierwszym i nie mam. Czyli tak jak podejrzewałem, że będziemy mieli jednak walkę tutaj z... Tak jest. Kto jest lepszy? Tyler. Czy ja? Przechodzimy do meczu NXT Arrival, kochani. Zaczynamy z dolnego narożnika kontra ze strony Tylera. O, coś czujesz, że będzie ciężka walka. Kontra. Tu musi być pięciogwiazdkowy mecz. Nie ma innej opcji. Będą kontry za kontrami szły. Boom. Kolanami na ryj. Standard. Druga lina. Pies pierwsza gwiazdka. O, kolanko. Jeszcze jeden w tułów i prosto na głowę. Wow. Kurde, to jest normalne, już mogliby nawet jakąś spekulację. Nie wiem, jakiś false count anywhere czy coś. O, szybko odpowiedź strony mojej, czyli piękny kop za głowy. Powerbomb. Pięknie. Pin. Za wcześnie. Wiadomo, ale tak wiecie, żeby ta walka wyglądała bardziej realistycznie, że pinujemy, próbujemy szybko skończyć walkę. Kontra. Jak on tu skontrował? Szybki suplex. Fajnie, tam podwinął nogę. Boom. Spinning. Dobra, może teraz przeniesiemy akcję za ring. Nie mam żadnego wyskoku.
To... O, proste na podłogę tutaj. Tak zwaną podłogę, wiadomo. Oczywiście chodzi tutaj o... o te materace, które tam są. No, co tym razem wykombinujemy? O, jakaś nowa akcja. Niewidziana z mojej strony. Obróciłeś mi obrót do 360, żeby wykonać kopniak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jesteśmy na Moram Contender. Czyli po tej walce zakończymy swoją rywalizację z Tylerem i będziemy mogli się ubiegać o pas. Tak jak można, dostaniemy go na zwykłej gali NXT. Zobaczymy, może nie będziemy musieli czekać do takiego pay-per-view jak NXT Arrival. Tylko od razu uderzymy gdzieś na jakimś NXT w przyszłym tygodniu. Nie wiem jak to się potoczy. Zobaczymy. Slam wyniesienie na barki. Boom. Pin. Żeby podebrać jeszcze punkty, będziemy mogli jeszcze dać się tutaj Tylerowi troszeczkę pobijać. Żeby on nas spinował. Dajemy mu tutaj teraz movement, bo on... Dajemy mu ten attitude, bo kiedy on podbija... Zobaczcie na jego pasek, on dostaje z 56% na 71%. Czyli on zaraz mnie dogoni w tym. I o to mi chodzi, żeby on też mi jakiegoś, może nie wiem, signature'a wykonał. Żebym ja podbił albo cokolwiek. Impaler DDT. Ładne. No, Tyler pinuje. Tutaj idziemy po punkty, ale Tyler co jest? On troszkę nonszalancko się zachował. Podniósł nas jeszcze przed numerem 1. Uuu, kolanko. Pum! Tyler już pomarańczowy łeb. Także ta walka się szybko skończy, myślę. Wow, skontrował? Tak szybko się odsucił? Elbow. Dobra, zostawmy zadanie signature. Ten kontra. Dobra, możemy dać mu wykonać na sobie signature'a w sumie. Dobra. Podbity teraz czas na Beauty Shock. Boom, DDT. A, duszenie, nie. Bardzo nieczysta akcja. Bardzo nieczysto, Tyler Brush. O, będzie Beauty Shock. Będzie Beauty Shock. Teraz, żeby to podbić. Kontra! No, ale ładnie złapaliśmy go tam w powietrzu. Coldbreaker. Ładnie. Coldbreaker tam wyszedł. Boom, jeszcze tu akcja na... Wykonaliśmy signature? Chyba wykonaliśmy signature. O, kontra. Dziwne, że ta kontra mu nie zeszła. Jest, kontra. Plus jeszcze 1004 gwiazdki, bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy myśmy zrobili signature'a. Chyba nie robiliśmy. Nie. Dobra. Neo Strong Style. Pierwsze nasze pay-per-view. No Tyler nie jest jakimś wymagającym przeciwnikiem. O, skontrował. O proszę, tego się nie spodziewałem. O, tego się nie spodziewałem. Tyler tu coś szykuje z narożnika. Kurde, too late. Uwaga, teraz uwaga. Robi się nieprzyjemnie. Wracamy, krótka przerwa musiała być. Ale już jesteśmy. Uła. Jeszcze raz, i teraz spinning. Ups. Okej, Coldbreaker. Podnosimy Tylerka. Boom! Ale wbity. Dobra, spokojnie.
Teraz trochę więcej staminy, żebyśmy się znowu nie zbugowali. Okej. 4,5 gwiazdki mogą być. Przyjmę to na klatę. On też to przyjmie na klatę. Pięknie. Boom. Knee of strong style, kochani. Teraz podbijemy z tamtej strony. A żeby on tutaj nam nie próbował jakoś uciec. Raz, dwa, trzy. Koniec! Przecież muszę napić z wrażenia. Ładnie, ładnie. Niedługa rywalizacja. Ale spoko. O tak, piękna wygrana. Fajnie, fajnie. O, normal match. Co teraz? Aha, nowego rywala mogę szukać. W sumie mógłbym... Tutaj... Stage top. Zaatakujmy go jeszcze. Zaatakujmy Finna Balora, bo w końcu chodzi nam o pas. Także musimy się tu pokazać z naszej strony, że jesteśmy tu. Oczywiście będzie długie pewnie wejście, bo to jest Arrival, więc podejrzewam, że to będzie Demon Finn Balor, czyli będzie w tym stroju, chyba że wyjdzie w tym normalnym. Bo w tym Demon, no to wiadomo, trochę długo to ten entrance mu wchodzi. Także będziemy musieli czekać, co zaatakujemy. A tak może... Nie wiem, czy on teraz się pojawi jako Demon, czy... Czy jako zwykły. Chyba jako Demon na tych paperach się będzie pokazywał. No, coś za długo to idzie. Tak jest. Demon Finn Balor. Kochani, NXT Champion. Pas, o który nam chodzi. Już możemy atakować? Czekajcie. Boom. Boom. Cold breaker. Uwaga. Boom. Finisher. Boom. Pokazaliśmy się tutaj, że jesteśmy. O, kontra. Teraz uwaga. Au. Tak właśnie, o to nam chodziło, żeby zwrócić uwagę na siebie. Także teraz myślę, że możemy uderzyć w rywalizację z Finnem. Tak jest, będzie Finn. No. Ja jestem twoim gestem, tak jest. No jak myślisz? Proste. To jest... I will end his career, nie? I wanted him to flinch? Nie, nie, no. To nie jest żaden... Tak. Tak, chodzi nam tylko o Finna. O, rywalizacja, rywalizacja, tak jest. Rywalizacja. Oczywiście. Gdzie to jest? I'm going to finish? Nie. He is not worth my time. I'm moving on other things. I'm going to finish this. Tak, zaczęła się dopiero ta rywalizacja. Back to you.
Dobra, na razie, na razie. Tak, rywalizacja z Finem. Za tym idzie pas. To nic nie było mowy o pasie, więc teraz nie wiem, ale... Mam kolejną galę NXT. Finn Balor jest moim największym rywalem. Uuu, nawet jest na samym szczycie. Czyli to jest rzeczywiście rywal. Tak jest, rywal, ryba. Tak, Finn Balor, 88. W Reale mam 66. Bardzo mało mam. Ale tak, to jest nasz cel. To jest nasz cel. Atrybuty? Coś tu podniesiemy? No, dużo nie mamy. Okej, reversal. Strange. In the ring, he's a master manipulator and an expert opportunist, and of course, his own secret admirer. But why let details like that get in the way? Dobrze, żebyśmy się szybciej poruszali. Ja. Ary, gdzie to jest strike? Okay. Dobra, kochani, to była ty w tym odcinku. Następna walka, Zack Ryder. Myślę, że będzie ciekawie na następnych odcinkach. Zobaczymy, jak długo nam zajdzie walka. Walki, żeby dostać się do pasa. Myślę, że następne paper, więc jeszcze kilka odcinków będziemy musieli się pomęczyć. No chyba, że nie będziecie chcieli, to napiszcie mi w komentarzu, żeby po prostu, żeby przejść od razu do pay-per-view. Żeby walczyć o pas, oczywiście będę czekał na komentarze pod tym filmem. Jeżeli nie będzie, to po prostu będę leciał dalej. Czyli następnym będzie NXT, czyli to teraz mamy walkę z Zackiem Ryderem. No i tak będziemy szli jeszcze do pay-per-view, no. Chyba, że ktoś jednak się tam skusi i napisze, że no, przejdzie teraz do walki o pas. Także ja tu po prostu przejdę te walki i dostanę się do pay-per-view. Może dostanę tego title shota, więc będzie ciekawie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.